Na pierwszym charytatywnym biegu Mikołajów, tym razem dla Oliwiera. Cudnego. Jest cudnie. Jest cudnie. Tak, jest bardzo dużo osób. Cel jest najważniejszy, zbieramy dla Oliwiera, cudnego mieszkańca naszej gminy, który ma 5 lat i ma duże potrzeby, ale tą najważniejszą, najpotrzebniejszą jest w tym momencie wózek. I to właśnie na ten wózek zbieramy. Święta się stroi, nie jeden z nas o przyszłość się boi, nie jeden z nas marzenia ucieka, wierząc, że spełnienie gdzieś czeka. A kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem i warto mieć marzenia, doczekać ich spełnienia. Kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem, nie obserwują zdarzeń i nie spełniają marzeń. Kto wie, kto wie. Nie jeden z nas czasem robi jakiś błąd, czasem się zdarza dwa razy pod rząd. Ufa tym, co nie warci ufania, kocha tych, co nie warci kochania. A kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem i
Jesteśmy Oliwiera rodzicami. Oliwier ma 5 lat, choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Dzisiejsza impreza jest organizowana po to, aby nazbierać fundusze na wózek inwalidzki, który jest niezbędny w dalszym funkcjonowaniu Oliwiera. Chcielibyśmy z tego miejsca wszystkim podziękować, wszystkim sponsorom, organizatorom za trud włożony w pracę, jaką dzisiaj wszyscy widzimy. No, ogólnie ona powiedziała już bardzo dużo, więc ja, że tak powiem, też dziękuję wszystkim za zorganizowanie tej imprezy, organizatorom przede wszystkim. No i może w końcu uda się na tego 24 na gwiazdkę, że Oliwier dostanie w końcu tego wymarzonego Lincolna. Dziękujemy bardzo wszystkim. Jeszcze raz.